Tada i te dni! Mamy paczkę. Dziękujemy za zakupy. Otworzymy sobie. To kto chce zobaczyć? Ja chyba bym chętnie zobaczyła. No i ja szczególnie. Dobra. Usiądźcie sobie. Sure, yes, sir. Roszal, może ty otworzysz? Jestem bardzo ciekawa, co czeka nas niespodzianka. Ojej, czekaj. Dobrze, otworzymy. Tak dawno nie było tych koszulek. Moja kolej. Chętnie się pośmiejemy, zobaczmy. No, wcześniej pakowaliśmy papiery na prezentach, ale nie potrzeba. Zobaczcie sami. Pierwszą rzeczą. O, to jest właśnie ta, co ją w tym roku odkryliśmy, ten zespół. To nazywa się Trio Venus Bad Bad Boy. To mój ulubiony utwór. Rzeczywiście. Ej! Czekajcie! Dlaczego to zmienili? W zeszłym roku były inaczej te na mega koszulkach. Cholera, przecież to nie są mega koszulki. Ej, to podróba przecież to jest. Kuźwa, no. A dobra, trzeba to otworzyć. Przykro mi. To chyba było z chińszczyzny zrobiona koszulka. Ale szkoda jej obcinać. To się nie należy tak. For woman. Collection? Ale przecież to nie są mega koszulki przecież. To skąd ja ją dostałam? A ja mam nadzieję, że zmieszczę się. Spokojna głowa. Tu tutaj widzimy mężczyznę. Tutaj. Tu. Czekajcie, muszę pokazać. No to na 100%. To jest edycja limitowana chyba. I tutaj ma okulary. Niebieskie, czarne tło. Czarne, niebieskie tło. Trio Venus Bad Bad Boy. I tutaj... poczekaj, bo zasłoniłam. Dlaczego to nie mega koszulki? No dobra, no to trudno. No i tutaj ma wisieć. Ta koszulka tak wygląda. Tylko dlaczego ona ma metkę? No przecież w zeszłym roku przecież nie było w metkach, tylko dawali te, żeby oszczędzać ekologicznie. Czy to ona też będzie mieć metkę? O, czekaj, czekaj. O, dostałam kartkę gratis. Kurwa. No, no przecież to też ma metkę! Ej, to przecież to jest oszustwo! Wcale nie, no zobacz. W tym roku musimy robić pamiątkowe kolekcje z dyrektorem Kudłaczem czy Emilianem Kamińskim. A, co tu mamy jeszcze innego? A, jeszcze mamy gifted.pl. To jest personalizowane prezenty na każdą okazję. Sprawdź nasz drugi sklep z produktami ze szkła lub drewna. Personalizuj je jak chcesz. Dobra, to nie trzeba. Ale przecież w zeszłym roku nie były metki, tylko coś nas oszukano. Okej, mam... Emilian Kamiński to jest, a nie dyrektor Kudłacz. Co ja mówię, lol. Co? O jest, no nie jak to położyć. Ona to jest bardzo duża. Aż ja pierdzielę. No, pokaż się. Widzę tutaj czarno-białe. Jest czarno-niebieskie, ale... Bardzo ładnie, no, bo 3 lata temu nie udało nam się to zaprojektować w 2020, ale w tym roku została wydana. Udało nam się zaakceptować. To jest pamiątkowa kolekcja Emilian Kamiński. No, zmarł w 2022, 26 grudnia, w Dniu Boże Narodzenie i nigdy nie chcemy o nim zapomnieć. Sponsoruję na reklamę, na reklamację tej koszulki z Emilianem Kamińskim i dyrektora Kudłacza z filmu Pankles w kosmosie, czyli jako teledyskus dyscyplina. Według mnie to wygląda tak tutaj, gdy widzicie,
siedzi sobie. Ale ma piękne włosy takie. Takie loczki, blond. Czy niepodobno jak tutaj. Ale myślę, że to jest bardzo dobra rzecz. To jest już moja pierwsza rzecz. I druga rzecz mi jeszcze. Ostatnia została. Pixie, teraz twoja ostatnia. Twoja kolej. O, jestem bardzo ciekawa, co ja trafię. Czekaj, co to mam? Coś mam tu napisane, że my nie dostaliśmy takich karteczek. O, co tu mam? Kolejną siostrę. Dostałam bliźniaczkę. W zeszłym roku dostaliśmy takim z pilotem. A czy coś jest? Nie ma. Puste. A to dlaczego są teraz w metkach? Dlaczego? No... Ludzie kochane, no o co chodzi tutaj? Wcześniej tego nie było, bo to jest ekologia. Ale tu nie pisze tu mega koszulki, tylko tu jest przyklejone. Co oni zrezygnowali? Oszustwo, usterka. No dobra, otwieram. No i... poczekajcie. Sorry, że my narzekamy, no ale patrzcie, jakie to się... No ale ten nadruk... Cholera, no i znowu ta metka tutaj, no... Dawniej było inaczej tu robiono, jak tu... Ej, co zasłaniasz? Pokaż się. For woman. Okej. Collection? To jest chyba z chińszczyzny. To niech jest z mega koszulki XD. Tak bym nazwała. Kurwa, przecież to nie jest tak, że on chce pocałować. Ale patrzcie, tu mam przeczytaną rzecz. Nie, napięć sobie powieszę na krześle, jak będzie. No i mam tutaj ostatnie. I przeczytam to ważne. Maksymalna temperatura prania do 40°C. Zawsze pierz i prasuj na lewą stronę. Nie przekraczaj 600 obrotów na minutę. Nie korzystaj z automatycznego suszenia. Nie stosuj wybielaczy oraz silnej chemii. To już wiem, jak tu trzeba stosować. Bo musimy mieć... No, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Zawsze pierz i pracuj na po lewej stronie. Nie wolno przekraczać obrotów. Nie korzystajmy z automatycznego suszenia ani niestosowanie wybielaczy oraz silnej chemii. To powiadomienie. O, widzicie? Dawniej było tutaj. Ale miało wyglądać jak tam. O, kiedy tu widzę, byłoby inaczej. Ale niestety zrobili w metce. I jest mi bardzo mi przykro z tego powodu. I dziękuję za pokazanie tych koszulek. I obiecuję, że będzie jeszcze więcej. Do zobaczenia w kwietniu, bo się zbliża Wielkanoc. I życzę wesołych świąt, radosnych świąt Wielkanocnej nocy.